Poproszono nas o rozłożenie na czynniki wyrażenia 4x do czwartej y minus 8x do trzeciej y minus 2x kwadrat. A zatem, aby rozłożyć to na czynniki, musimy ustalić, jaki jest największy wspólny dzielnik tych wszystkich wyrazów. Przepiszę to. Mamy 4x do czwartej y minus 8x do trzeciej y minus 2x kwadrat. W poprzednim filmie rozkładaliśmy takie wyrażenia na najprostsze czynniki, ale myślę, że teraz mamy już na tyle wprawy, że możemy obliczyć to w pamięci. A zatem jaka jest największa liczba podzielna przez wszystkie te wyrazy? Mówiąc liczba, mam tutaj na myśli współczynnik. Mamy 4, 8, 2. W tej chwili jeszcze nie musimy się martwić o znak minus. Możecie zatem powiedzieć: "O, największym wspólnym dzielnikiem liczb 2, 8 i 4 jest 2." 2 mieści się w każdej z tych liczb i oczywiście jest to największa liczba, która mieści się w dwójce. A zatem to jest największa liczba, która będzie częścią największego wspólnego dzielnika. Zapiszmy to. A zatem to 2. A teraz, jaki jest największy wspólny dzielnik, jaki jest najwyższy wspólny wykładnik xów podzielny przez każdy z tych trzech wykładników? Cóż, x kwadrat zawiera się w każdym z tych wyrazów i oczywiście to jest najwyższy wykładnik x przez który można podzielić ten ostatni wyraz. A zatem x kwadrat będzie największym wspólnym dzielnikiem wszystkich xów. 2x kwadrat. I w końcu, jaki jest największy wspólny wykładnik y podzielny przez wszystkie te y? Cóż, te dwa dzielą się przez y, ale ten nie, a zatem nie ma takiego wykładnika y, który byłby podzielny przez wszystkie y. Tak więc największym wspólnym czynnikiem podzielnym przez wszystkie te trzy wyrazy jest 2x kwadrat. Teraz możemy postrzegać każdy z tych wyrazów jako iloczyn 2x kwadrat i czegoś jeszcze. Żeby dowiedzieć się, czym jest to coś, możemy dosłownie wyłączyć 2x kwadrat przed nawias i powiedzieć, że to jest to samo. Lub nawet zanim wyłączymy to 2x kwadrat. Możemy powiedzieć zobacz, 4x do czwartej y to jest to samo co 2x kwadrat razy 4x do czwartej y podzielone przez 2x kwadrat. Zgadza się? Jeśli to przemnożymy, otrzymujemy 4xy. Na tej samej zasadzie możecie powiedzieć, że możecie powiedzieć, że 8x do 3 y postawię przed tym znak minus. Możecie powiedzieć, że 8x do 3 y to to samo co 2x kwadrat nasz największy wspólny dzielnik razy 8x do 3 y podzielone przez 2x kwadrat. No i na koniec 2x kwadrat to to samo, co otrzymalibyśmy, gdybyśmy wyłączyli 2x kwadrat przed nawias. Z przodu mamy minus 2x kwadrat. Jeśli wyłączymy 2x kwadrat przed nawias, to będzie to dokładnie to samo, co 2x kwadrat przez 2x kwadrat. To co robię w tej chwili to w zasadzie głupota, ale chcę Wam pokazać, że mnożę i dzielę oba te wyrazy przez 2x kwadrat. Mnożę i dzielę. Mnożę i dzielę. Jest to trywialnie proste. To upraszcza się do 2x kwadrat lub do 2x kwadrat razy 1. To upraszcza się do 1. Może powinienem to zapisać poniżej. To upraszcza się do 1, ale do czego upraszcza się to? Ten pierwszy wyraz upraszcza się do 2x kwadrat razy... Teraz macie 4 dzielone przez 2 to 2. x do czwartej przez x kwadrat to x kwadrat. I y dzielone przez przez 1 to po prostu y. A więc 2x kwadrat razy 2x kwadrat y. I potem mamy minus 2x kwadrat razy 8 podzielone przez 2 to 4, x do trzeciej podzielone przez x kwadrat to x, a y podzielone przez 1, które możecie sobie tu wyobrazić, to po prostu y. No i na koniec macie jeszcze minus 2x2. Minus 2x kwadrat razy, to tutaj upraszcza się do 1, razy 1. Gdybyśmy mieli teraz wyłączyć 2x kwadrat przed nawias, gdybyśmy mieli teraz wyłączyć 2x kwadrat z tego wyrażenia, otrzymalibyśmy 2x kwadrat razy ten wyraz, minus ten wyraz, minus ten wyraz, tak? Jeśli wyłączysz to przed nawias, jeśli zabierzesz to sprzed każdego z tych wyrazów, Otrzymasz 2x kwadrat razy to 2x kwadrat y minus minus 4xy minus 4xy i minus 1 i gotowe. Rozwiązaliśmy to zadanie. Może to teraz tak wyglądać jakby rozwiązywało się to wieloetapowo, ale męczyłem się z tym tak po to, żeby dokładnie pokazać wam jak to się robi. W przyszłości będziecie to mogli robić trochę szybciej. Wiele spośród tych etapów będziecie mogli przebyć w pamięci. Będziecie mogli powiedzieć, w porządku, spójrzmy na każdy z tych wyrazów. Cóż, największym współczynnikiem podzielnym przez wszystkie jest 2, zatem wyłączę dwa przed nawias. Wszystkie wyrazy dzielą się także przez x kwadrat. To największy wykładnik x. Wyłączę zatem x kwadrat przed nawias. Tutaj nie ma y, więc nie mogę wyłączyć y przed nawias, a zatem będzie to po prostu 2x kwadrat razy, ile to będzie jeżeli podzielę to przez x kwadrat, 4 podzielone przez 2 to 2, x do czwartej podzielone przez x kwadrat to x kwadrat. y podzielone przez 1. Nie ma tutaj żadnego innego stopnia y, który wyciągnęlibyśmy przed nawias, więc to będzie po prostu y. Później mamy minus. 8 podzielone przez 2 to 4, x do 3 podzielone przez x do 2 jest x, i y podzielone przez, powiedzmy, 1 to po prostu y. Później mamy minus. 2 podzielone przez 2 to 1, x kwadrat podzielone przez x kwadrat to 1, więc 2x kwadrat podzielone przez 2x kwadrat to po prostu 1. A zatem w przyszłości będziecie takie zadania wykonywać raczej w ten sposób. Wyłączając poszczególne czynniki przed nawias w pamięci. Bardzo chcę jednak, żebyście zrozumieli to, co tutaj zrobiłem. Nie ma tutaj żadnej magii. Aby się o tym przekonać, wystarczy, że skorzystacie z własności rozdzielności mnożenia i ponownie to przemnożycie, a wtedy zobaczycie, że otrzymacie dokładnie to samo.